W tej części zajmiemy się tekstem. Pamiętamy z poprzednich części, że tekst w Pythonie jest typu string. Utwórzmy zatem zmienną, nazwijmy ją tekst i przypiszmy do niej jakiś tekst, na przykład Ala ma kota. Widzimy, że tekst jest w cudzysłowiu, jednak może być też pomiędzy apostrofami i będzie działał tak samo. Jednak, gdy chcemy na przykład użyć jakiegoś apostrofu w tekście, S, na przykład dodamy, widzimy, że tutaj się zaczyna, tutaj się i tutaj nam kończy, a to tutaj pojawia się błąd. Dlatego można to też zmienić na cudzysłów, wtedy jest wszystko ok, bądź apostrofy, tutaj i tutaj dodamy znak specjalny backslash. I teraz, gdy wypiszemy nasz tekst, print tekst, widzimy, że wypisało nam nasz apostrof. Backslash w tekście pokazuje, że w niedługim czasie, czy w niedługim, następny znak będzie znakiem specjalnym. Dlatego właśnie tak to działa. Dobra. Jeszcze jeden problem pojawia się, gdy wypisujemy ścieżkę na przykład do jakiegoś pliku. Tu damy na przykład Konrad. Oj, zmazałem sobie tu. I tu folder nowości, prawda? I teraz jak wypiszemy ten tekst, widzimy, że jest C, Konrad, ale już nie ma backslasha i nowości, tylko przeszło do następnej linii. Dlatego, że ta kombinacja znaków backslash n powoduje przejście do kolejnej linii. Aby tego uniknąć, przed ścieżką bądź przed jakimś tekstem wpisujemy r, wtedy żadne znaki specjalne jak ukośnik n i tak dalej nie będą rozpoznawane i wychodzi tak. Dobra. Teraz wróćmy do naszego tekstu Ala ma kota. Tak wypisało. I aby wypisać jakiś znak, na przykład pierwszy, tak samo jak w listach, dokładnie wypisujemy drugi znak 0, 1, 2, powinno wypisać A, to jest może zły pomysł, wypiszmy piątkę, to jest M, jest tylko jedno, żeby było wiadomo. Ja źle policzyłem, tak, bo to jest czwarty znak. Raz, 0, 1, 2, 3, 4, tak. Nie chciałem wypisać A i wypisałem. Jest M. Czwarty znak. Znak ostatni. No to jeżeli pierwszy jest 0, no to ostatni jest minus 1. Nie może być minus 0, bo minus 0 dalej jest 0. Więc to jest ostatni. Przedostatni to będzie minus 2, prawda? Po prostu liczymy od tyłu. Minus od końca liczy. Więc jest T. Dobra. Przedziały, no to od 1 do 5, prawda? Wypiszę nam od L do 5. 5 jest A, więc kończy. Jest 1, 2, 3, 4. I tu już jest piątka, więc piątki już nie wypisuję. Jak chcemy wypisać piątkę, no to tu musimy dać oczywiście szóstkę. Na tej zasadzie. Można też oczywiście tutaj po dwukropku nie dać nic. I wtedy nam wypisze od jedynki do końca. To jak zmarzymy, no to po prostu wypisze nam cały. Możemy dać czwórkę, wypisze nam pierwsze trzy znaki. Znaczy pierwsze cztery, no bo liczymy od zera. Od zera do czterech jest pięć znaków, czyli pierwsze cztery znaki. Możemy też oczywiście sprawdzić długość tekstu, len tekst, uruchomimy, widzimy, że ma 11, 3, tutaj są kolejne 3, bo spacja też się liczy, to jest 6 i tutaj z tą spacją jest jeszcze 5, czyli 11. Dobra, teraz omówmy sobie kilka jeszcze takich funkcji, które się przydają w
przy pracy z tekstem po prostu. Na przykład, aby pierwsze wypisało nam nasz tekst, ale pierwsza litera była wielka, czyli tak początek zdania po prostu. Używamy funkcji capitalize. No, klikniemy dwa razy, tutaj wiadomo, że to jest funkcja metoda, bo tekst jest obiektem, czyli to powinno być, powinniśmy to nazwać metodą. Widzimy, że zrobiły się dwa nawiasy. I teraz, gdy uruchomimy, widzimy, że ala makota jest z wielkiej litery, z dużej, a tutaj jest z małej. Ta funkcja nie zmienia nam w ogóle tekstu, prawda? Jak wypiszemy sobie jeszcze raz print text, to widzimy, że tutaj jest z dużej litery, a tu jest z małej. Czyli to jest nasz oryginalny tekst. On się nie zmienia, on się zmienia tylko przy tym princie. Dobra, teraz jeszcze jest funkcja, można sprawdzić, czy wszystkie litery są małe. To jest isLower. I to jest funkcja, która działa typu booleano, no, true i false. Widzimy, że jest true, bo wszystkie są małe, ale jak tu zmienimy na a, widzimy, że jest już false, że nie są wszystkie małe. Dobra, zmienimy sobie z powrotem na małe literki. Jeszcze jest funkcja, która sprawdza, czy w naszym tekście są same cyfry. To jest isDigit. Oczywiście tutaj nie ma żadnej cyfry, powinno wyskoczyć false, ale jak zmienimy tutaj na przykład na 1, 2, 3, widzimy, że jest true, są same cyfry. Funkcja jeszcze jest taka ciekawa, center, która centruje nam tekst w danym obszarze, na przykład 50 znaków, to są 50 spacji, albo tam 40, powinno być tutaj, nie chcę mi się tego liczyć, ale to w sumie powinno być 40 spacji tutaj i pomiędzy tam po prostu. Można to zrobić na przykład na napięciu, będzie łatwiej, będzie widać, że tu jest jeden i tutaj dalej też jest jeszcze jeden, jeszcze jedna spacja. Dobra, jeszcze jest funkcja adjust, która zmazałem sobie kropkę. Jest adjust to 5 i ona tu jeszcze tam kiedyś. No dobrze, jest tylko, tak będzie ładniej. Ona po prostu tutaj jest, ta trójka jest na piątym znaku, przesuwa po prostu do prawej strony, wyrównuje. Dobra, wróćmy tutaj do ala makota. I funkcja, która bardzo często będzie się przydawać w różnych typu aplikacjach, count. Wylicza, ile razy ciąg znaków znajduje się w naszym tekście. I tutaj na przykład text count ala. Ile razy ala jest w naszym tekście? Widzimy, wypisało raz. A na przykład ile razy a jest w naszym tekście? Widzimy, że a jest 4 razy. Raz, dwa, trzy, cztery. A na przykład k powinno być tylko raz. Jest tylko raz. Więc to jest bardzo... Ta funkcja będzie się przydawać, nie wiem, gdy będziemy robić stronę w Django czy jakąś aplikację. Ta funkcja jest bardzo przydatna. W kolejnej części zajmiemy się ifami, bo myślę, że tekst wyczerpaliśmy już dość tak nieźle, więc w kolejnej części zajmiemy się ifami, więc zapraszam na kolejną część.